Witam Was, kochani, serdecznie. Ja jestem Yuken, a przed Wami 51. odcinek z serii Eurotrack Simulator 2. Zaczynamy od zera do milionera, czyli wszystko na Waszych oczach. Moi drodzy, poprzednio wylądowaliśmy gdzieś we Włoszech i dziś chciałbym wziąć znowu taką trasę, w której z Włoch gdzieś tam byśmy polecieli w kierunek West Balkans, po to, aby te West Balkans właśnie odkrywać. Raczej nie jestem do końca przekonany, czy przy tej kasie, którą mamy, jest sens inwestować w kolejny garaż, w kolejną ciężarówkę. Mamy do dyspozycji jeden kredyt, ale to by było takie wszystko na styk, można powiedzieć, dużymi nićmi szyte. Może sobie po prostu przelecimy tylko z tym jednym kredytem. Niech będzie raz bez kredytu. A dla tych, którzy się by dziwili, że ta kasa mi wolno przybywa na tym levelu, to od razu odpowiadam, że zbiłem ceny zlecenia o połowę. Także to jest powód. O, widzowie moi drodzy, właśnie, bo zastanawialiśmy się w poprzednim odcinku, czy będzie magiczne 15% eksploracji mapy, a tu się okazuje, że mamy już prawie 16%. Oj, widzowie. Jestem ciekaw, na którym, momencie to spowolni, bo na razie idzie dosyć fajnie. Faktycznie wybieramy trasy, żeby odkrywać nowe tereny, no ale w którymś momencie z pewnością to nam spowolni. Jestem tu jeszcze ciekaw jednej rzeczy. Odkryte kraje 24 na 48. To mi daje mocno, słuchajcie, tutaj do myślenia. Gdzie tu jest na tej mapie 48 krajów? Bo albo ja, widzowie, liczyć nie umiem. Naprawdę. No ja rozumiem, że może, nie wiem, Rosji nie odkryliśmy jeszcze. Pewnie na tej mapie również Ukrainy, z tego co widzę, okej, no to mamy dwa kraje. Chyba Turcji. No dobra, no troszkę na West Balkans jest nieodkryte, no ale gdzie tu jest 48 krajów? To ja chyba, widzowie, no chyba nie umiem liczyć, moi drodzy. No dobra, no. Islandia, no kurczę. Ja tu nie ma nic, widzowie. Zobaczcie, zrobimy. Ja oczywiście nie instalowałem tego promocja, który tutaj daje te kraje. Więc jakby one nie... Zobaczcie, tu nic więcej, żadnych krajów nie ma. No nie ma zresztą żadnych połączeń. No dobra, nie będziemy się zastanawiali. Mniejsza o to. Także skupiamy się dzisiaj na trasie. Jak tam wygląda nasza ciężarówka i spanie, nie wiem. To już się przekonamy na spontanie. Dziś akurat wybiorę zlecenie z wami, bo będzie to szybka piłka, po prostu bez zbędnego przedłużania, bez szczypania się, bo wiadomo, że kierunek, o proszę, kierunek tutaj byłby do Turcji, 1800 km, tragedii nie ma, jeśli chodzi o długość, a w co byśmy wieźli? Karmę dla zwierząt. O, jeszcze z takim kontenerem nie jechaliśmy. Ewentualnie tutaj jest jeszcze coś do Macedonii Północnej, ale tu się boję, żebyśmy chyba, czekajcie, żebyśmy nie zduplikowali trasy, ale to tak czy siak jest ta sama trasa. Dobra, jedziemy z tą karmą, moi drodzy, dla zwierząt, nie ma co się szczypać. 129 tysięcy, no nie jest to żadne zlecenie tutaj ani delikatne, ani nic, co by nas może tak jakoś interesowało, ale chodzi też o wbijanie expa. Z tą kasą, to wiecie, to cel niech będzie taki, żebym po prostu nie stracił tej kasy na jakieś naprawy. Znaleziono sygnał. Czy inne rzeczy. Dobrze, jak my tutaj... Gotowy do pracy. Dobra, Iwona, dobra, tam tyle nie musisz gadać. Taka wygadana kobita jesteś, że... Musimy... A to my stąd chyba w ogóle to zlecenie mamy brać, czy skąd? Bo ja nie wiem, gdzie ja tu stoję teraz. Nie ma GPS-a, słuchajcie, 0 km, to znaczy, że jesteśmy chyba na miejscu. No dobra, to gdzie jest... Jery, co to? A dobra, tam wjeżdżaliśmy chyba. My tu we Włoszech jesteśmy, ten tam coś grzebie w elektryce. No to gdzie jest ten, kurde? O, tutaj. Pewnie tu musimy podjechać i gdzieś ta karma będzie tu stała. Cicho, tam nie chcę bramy otwierać, ale dobrze, że się otwiera oczywiście. No proszę, do Turcji. Proszę bardzo, w Turcji też nie byliśmy. Zobaczymy, jak to zatrybi. Zlecenie na 102... 29 tysięcy jest ok, ja tu nie widzę lepszych. Nie, już nie kombinujmy. Do Hiszpanii nie ma co. Do roboty. Będzie to jakaś nowość, słuchajcie, będzie z Turcją. Zobaczcie, jakie szybkie zlecenie. Wszystko nam dzisiaj idzie sprawnie, tylko gdzie tu jest ta karma dla zwierząt? No to miał być jakiś kontener, a to nie wygląda tak jak na... To jest zwykła laweta, znaczy zwykła naczepa, moi drodzy. Oszukali mnie, banda decydentów polskich. Co to tu jest? Miał być taki ładny kontener. Znaczy niekoniecznie ładny, ale...
Okej. Okay. A i no troszeczkę tak. Mamy auto, widzę, też minimalnie uszkodzone po ostatnich jazdach. Dobrze, widzowie, no to co, muzyczka? Żeby nie było ciągle to samo, nie wiem, tu sobie strzelmy. Losowo, słuchajcie, tą muzykę włączam, jakby się ktoś pytał. Także spróbujmy do Turcji. Spróbujmy do Turcji, żeby coś odkryć odnośnie challenge'u, to jak najbardziej, bo kolega pisał, ten, który czyta uważnie wszystkie, znaczy słucha uważnie każdego live'a, pozdrawiam, no ja bardzo szanuję. Szanuję każdą osobę, słuchajcie, która z uwagą szczegóły potrafi wyciągnąć z live'a, bo to też świadczy, że jesteś bardzo inteligentną osobą, a ja zawsze inteligentnych ludzi szanuję. Także już wiesz, że niektóre moje teksty czy zachowania są z uśmiechem na ustach, żeby było trochę śmiesznie. Challenge jak najbardziej ogólnie przyjmuję, bo w ogóle może widzowie tak, o. Robię ankietę w odcinku, to będzie dedykowane właśnie dla tych, którzy uważnie słuchają tego, co mówię. Ankieta polega na tym, moi drodzy, bo przymierzam się, mówiłem o tym, że przymierzam się do długiej trasy. Bo najpierw muszę wyjechać, zobaczcie, będę się tu delikatnie wtryniał i zobaczcie, jak oni mnie ładnie będą puszczali wszyscy, widzicie? Ja wiem, że to nie przepisowo, no ale jakoś wyjechać trzeba. W Eurotrucku można. W świecie realnym oczywiście wielu rzeczy, które ja tu robię, no nie polecam. Pamiętajcie, że ja też odgrywam niektórych tutaj ze stopkama ludzi, którzy też odwalają. Dobra, ale wracając do ankiety. Moi drodzy, ankieta polega na tym, że ja się przymierzam do takiej rekordowo długiej trasy, nie instalując na razie żadnych dodatków, bo powiem wam szczerze, nie chciałbym więcej nic tutaj instalować, żeby mi się potem wysypywało. Tak na razie mi działa, jest ok. Chociaż mapa, jakbym ją mocno przybliżył, to też by mi Eurotrucka wywaliła. Więc muszę i tak być ostrożny, ale tu już tam nie grzebię, bo to nie ma sensu, a dla jasności mam na pewno promotca dobrze ustawionego. Także już nie grzebię, mniejsza o to. Czyli z tego, co mam do dyspozycji, mógłbym, moi drodzy, jakąś traskę taką sobie walnąć, która by była najdłuższa z możliwych. No, z tego, co mi tu pokazuje, dotychczas to raczej nie, ciężko będzie chyba 5400, to była całkowicie najdłuższa trasa. 5400, dłuższa mi się nie pokazała póki co. No, jak wiecie, Eurotruck nie pokazuje, no to ja sobie jej nie wyczaruję. Nie znam sposobu, żeby tutaj sobie wyczarować jakąś trasę. Jak wy znacie, to oczywiście możecie powiedzieć. Przy czym, no nie chciałbym, tam chyba w tym challenge'u chodziło o Rosję. Wiesz co, ja Rosję to mam tylko ten fragment, co jest tam ten Sankt Petersburg. Ja nie mam tutaj promocja na Rosję, ten Rus map nie mam. Nie mam, bo to mi się tam wysypywało, słuchajcie, mapa mi się psuła. Mi się nie chciało za dużo tych potem jakichś rzeczy ustawiać. Zresztą mogę wam pokazać, jakby co, takiego szybkiego shorta mogę nagrać, czy tam screena wrzucić, co mam. Czy screen nie da rady, bo to się w jednym screenie nie zmieści. Więc może bardziej taki szybki short, bo on akurat byłby pionowy i byście zobaczyli, jakie mam tam dodatki. Ale mówię, mam głównie Promoc, Poland Rebuilding, Silesia i z tego, co pamiętam, nic więcej nie mam. Jest jeszcze masa innych dodatków, ale to mi się potem haczyło wszystko. Dzisiaj, słuchajcie, maksymalnie stówką jedziemy. Zdjąłem oczywiście ogranicznik, ale zdjąłem go po to, żeby zrobić trochę dłuższą traskę, ale żeby odcinek też nie trwał, nie wiem, 2 godziny. Dzisiaj zrobimy też taki mieszany odcinek, w którym gdzieniegdzie będzie trasa z samą muzyką, bez gadania, gdzieniegdzie będzie mój komentarz, żeby was też nie zanudzać. No właśnie, mój komentarz, minus 6000 Anna K. Ostatnio ładnie zarobiła, a teraz... Swoją drogą, tak patrzymy, Anna K. To chyba każdy z nas, widzowie, nie wiem, no ja parę dziewczyn, które można by powiedzieć, że pasowałyby do tych inicjałów, parę dziewczyn o imieniu i nazwisku Anna K. znałem i przypuszczam, że chyba każda z was przynajmniej jedną Annę K. Annę K. W sensie K. Na pewno znał lub zna. Taka ciekawostka zupełnie. Natomiast nam pani Anna zrobiła niestety minus.
Więc a propos challenge'u, ja z miłą chęcią, słuchajcie, bo przymierzam się do takiej trasy i wtedy ten odcinek będzie długi i tam nie będzie nadrabiania. I mogę podjąć w ramach tego challenge'u, bo to da pewnie większe zmęczenie. A następnie zjedź w prawo. O, dobra, to robimy takie coś, widzowie. Dla tych, którzy słuchają uważnie. Zjedź w prawo. Odpiszecie w komentarzach. Wy decydujecie, tak? Odcinek będzie dla... będzie zainspirowany waszymi komentarzami. Wyciągnę po prostu jakieś tam wnioski. Ja mam, dam sobie jak... Tylko zanim się ten odcinek ukaże, to oczywiście pamiętajcie, 2-3 dni miną, bo ja chcę, żeby każdy z was zdążył komentarze napisać, więc to nie jest, że na drugi dzień się odcinek pojawi, to od razu mówię. Ja chcę przeanalizować wasze komentarze, więc... Najdłuższa możliwa trasa challenge, no to... No nie wiem, czekajcie, teraz mógłbym wejść na upartego, zobaczyć, co mi pokazuje. Oczywiście nie mówimy o szybkich zleceniach, mówimy tylko o tych zleceniach z własną ciężarówką. Długość trasy. W tej chwili najdłuższa trasa to jest 5261, ale też mi się pojawiała 5400. Tam było gdzieś z Hiszpanii, chyba do Norwegii, gdzieś tutaj. No to było 5400. No, to było gdzieś tam z Hiszpanii, czy nawet może z Portugalii. 5400, no to mogło tak być. To by się zgadzało. Dłuższej trasy wam nie wyczaruję, bo nowych modów nie chcę ściągać, ale możemy zrobić takie coś. Pytanie do was. Pierwsza opcja na ten challenge, już wtedy mogę się skupić na tym, że nieważne ile będzie trwał odcinek, ok? To będzie wasza decyzja. Bo jeśli biję rekord, robię trasę 5 koła plus, no to nieważne, czy odcinek już będzie trwał 4 czy 4,5 godziny. No to pierwsza rzecz, którą mogę zrobić, ale to zależy od waszych komentarzy. Na tej trasie rekordowej nie robimy nadrabiania prędkością, czyli jadę z ogranicznikiem prędkości. Czyli nie jadę tak jak teraz prawie stówką, tylko max 9 dych. No chyba, że z górki mnie poniesie, no bo widzicie, na ograniczniku czasem przez chwilę da się jechać szybciej. Więc jadę, pierwsza rzecz, trasa na ograniczniku prędkości. I tutaj daj znać, drogi widzu, w komentarzu, czy pod ten challenge robimy. Druga rzecz, możesz mieć propozycję trasy, aczkolwiek powiem wam szczerze. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Drogi widzu, to nie jest, że ja mam cię w dupie czy coś, bo nie mam. Tylko ty możesz sobie zjedź mieć dziesiątki, kurczę, propozycji trasy, ale to Eurotrack mi musi tą trasę dać. Ja sobie sam tej trasy, wiecie, nie wyczaruję. I wy możecie przeróżne propozycje pisać, ale to nie zależy ani ode mnie, ani od was, to zależy od Eurotracka. A, jakby ktoś się dziwił, to oczywiście mandaty mam włączone. Zdjąłem ogranicznik, żeby coś tam nadrobić, ale mandaty mam włączone, bo widzieliście, że ostatnio jechaliśmy bez mandatów. Zresztą też pisaliście w komentarzach, że to jest ściema. No zgadzam się, szczególnie największa ściema jest w momencie, kiedy to osobówki we mnie wjeżdżają i... Ale niech będą, niech będą. Także mandaty oczywiście też na tej drugiej trasie chciałbym mieć włączone. Co tam jeszcze może być? No, symulacja zmęczenia, no to jest oczywiste, że będzie. Ja nie mam zamiaru jej wyłączać, czyli będziemy musieli tak trasę dopasować, żeby było spanie. W zależności, jakie będzie zlecenie dostępne, bo to też ode mnie nie zależy. Czwarta rzecz, jaką mogę podjąć w tym challenge'u z długą trasą, to może, moi drodzy, być to trasa, która będzie pilną dostawą. Co tu, kto tu 40 wstawił? To jest jakiś błąd, ludzie. Czy tu nie ma żadnej 40? No właśnie. Może to być, słuchajcie, trasa z bardzo pilną dostawą. Tą, wiecie, te trzy strzałeczki na czerwono. O Jezu, co oni tu robią? Challenge w tej trasie może polegać na tym, żebym nie rozwalił ciężarówki, tak? Żebym się nie spóźnił w takim razie, jeśli byłaby pilna dostawa. Lub jeśli nie pilna, to też, żebym się nie spóźnił. No z mandatami to możemy pomyśleć, no kwestia bardziej ogranicznika prędkości. Jak sami wiecie, ogranicznik prędkości nie musi iść w parze z mandatami. Co tam jeszcze by pod taką trasę podchodziło? No mówię, możecie napisać propozycję trasy, ale to już nie ode mnie zależy. Ja mogę mieć szczere chęci, ale to już zależy, co nam Eurotrack da, ale mogę zrobić tak, moi drodzy, możecie... O, mam inną propozycję. To będzie kompromis, kochani. To może, jeśli macie propozycję trasy, to nie podawajcie jakiegoś konkretnego miasta z do, ale podajcie może propozycję bardziej kraju.
to już wtedy będzie dla mnie wyznacznik, czyli nie wiem, przykład takiej trasy, jaka by mogła być, o której wiem, no to byłaby to trasa na przykład albo z Hiszpanii do Norwegii, albo z Hiszpanii, czy z Portugalii do też Norwegii, czy tam do Islandii chyba nie było. Do Finlandii na pewno była, no to właśnie chyba tutaj patrzyliśmy, była do Finlandii. Niech by była nawet i do Rosji, dobrze widzowie, spoko, pojadę przez tą Litwę, będzie trzeba, nie ma problemu, jak challenge to challenge. Chociaż moje podejście do jazdy po Litwie znacie. Co by tam jeszcze mogło być? No do Turcji, no fajna trasa byłaby albo z Turcji, albo do Portugalii, albo z Portugalii do Turcji, to też by mogła tyle mieć. Rosja to nam tylko wchodzi w grę taka, jaka jest dostępna, że tak powiem, fabrycznie w Promotsie, bo ja nie mam RusMap. Ukraina, no to wchodzi w grę tylko tyle, ile widać. Ukrainy. Z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. O, Ukrainy również nie mam, bo ona mi psuła tutaj dużo. Zjedź w prawo. Także słuchajcie, ja wiem, że trasa mogłaby mieć 6 albo pewnie 7 tysięcy kilometrów, jakbym wszystko pościągał. Ale tak jak wam mówię, nie mam dużo rzeczy pościąganych, bo one mi po prostu psuły całą zabawę. Tutaj mam nadzieję, że w ogóle jak jedziemy z tych Włoch do Turcji, właśnie widzowie, bo my tu mówimy o challenge'u, ale ja też mam taką nadzieję, że jak dzisiaj jedziemy z Włoch do Turcji, że nas, jak będziemy przez West Balkans przejeżdżać, że nas nie spotka jakieś wywalenie z gry. Wiecie, no. Łejer. Także co by jeszcze mogły być za challenge? No nie wiem, może masz swoją propozycję, drogi widzu, to oczywiście napisz w komentarzu. Ja pochylę się. Tylko mówię, dajcie mi od momentu publikacji tego filmu tak około 3 dni. Z dwóch powodów, bo tak jak mówiłem, pierwszy powód, chcę poczytać wasze komentarze i zobaczyć ten challenge jakoś fajnie sobie przygotować i wtedy zaczynając ten odcinek przeczytam wasze komentarze, powiem czyj challenge, kogo z was challenge po prostu podjąłem, tak? Wymienię was z ksywki. Zniku, czy też napiszę w opisie, kogo challenge podjąłem. Co jeszcze byśmy zrobili? No i 3 dni dlatego, że możliwe, że będę, zanim zacznę nagrywać odcinek... Trzymaj się lewej strony. To będę tak czuwał, aż w Eurotracku mi wyskoczy jakieś fajne zlecenie, które pasuje do tego, co najbardziej chcecie. Jakby wiecie, nie chcę zrobić tego akurat tak na spontanie, że włączam Eurotracka, biorę co jest. Tylko żeby wziąć coś, co odpowiada waszym, tak powiem, oczekiwaniom, nie? I taki challenge zrobimy. To będzie bardzo długi odcinek, ale skoro będziemy sprawdzali zmęczenie moje, no to na pewno chciałbym, żebyście mnie w miarę możliwości słyszeli, że nie gadam przez całą trasę, bo będziecie mogli po głosie poznać stan zmęczenia. Jeśli byłoby ograniczenie prędkości w postaci ogranicznika, to no to spoko. I teraz tak, nie podjąłbym raczej tego challenge'u, że ktoś z was by mi napisał ustaw ruch uliczny na 10. To od razu wam mówię z całym szacunkiem dla was, widzowie, nie dam rady. To nie da się, znaczy dać się wszystko da, ale nawet nie wiem, czy bym był w stanie tą trasę przejechać 10 godzin wtedy. To jest jakby bez sensu. Kiedyś może taki challenge zrobimy, ale teraz nie czuję się na to gotowy. Także ruch uliczny maksymalnie na 4, tak jak teraz ustawiamy, ewentualnie kompromisowo 5, nie? Mówmy się tak, ruch uliczny maksymalnie na 5. Teraz mam chyba na 3 ustawiony? Nie wiem, w poprzednim odcinku ustawiałem, nic nie zmieniałem. Także jak ktoś z was pamięta, na ile ustawiałem ten ruch, tak zostało. Więc ruch uliczny maksymalnie na 5. Jakby z was ktoś mi, znaczy zdarzenia losowe mógłbym ustawić nawet i na 100%, to już tam pikuś. Natomiast na pewno nie ustawię inaczej deszczu. Ja nie wyobrażam sobie, żeby deszcz miał być na 100% i żeby całą trasę taką miał mi padać deszcz. To wam też od razu mówię. Max to jest pół na pół. Czyli albo będzie padać, albo nie będzie. Ja zawsze mówię, nie, że prawdopodobieństwo to jest bardzo proste dla mnie. Albo się udo, albo się nie udo.
Albo wygrasz, albo przegrasz. Pół na pół, zawsze. To jest zawsze moje prawdopodobieństwo wszystkiego. Zawsze jest to 50 na 50. 50-50. Także słuchajcie, także taki challenge możemy zrobić, tylko mówię, ja bym bardziej chciał zebrać wasze opinie, możliwe, że zrobię też ankietę na kanale. Dzisiaj też wrzucałem jedną ankietę na kanał. Chcę poznać wasze zdanie odnośnie ewentualnie tej serii z Farming Simulatora, którą robię. Tam póki co widzę, że przeważają jednak opinie, że chcielibyście to łączone, czyli że troszkę coś gadam, a troszkę w timelapsie, no to tak samo zrobię ankietę oczywiście o Eurotrucku, bo słuchajcie, jeśli będą dłuższe trasy, tylko że wiecie, z tego co zauważyłem, dlaczego ja nie chciałem robić timelapsa z Eurotrucka? Bo przecież mógłbym robić, że część gadam, a część jest przyspieszona. Dla mnie zmontować to nie problem. Nie chciałem robić timelapsa, bo dla was często zauważyłem, że jednak czucie się w tą jazdę jest ważne, że słyszycie ten noryk silnika i tak dalej. A no w momencie, kiedy zrobiłbym timelapsa, no to siłą rzeczy dźwięk będzie przyspieszony. No i to będzie bez sensu. Wielu rzeczy, które gdzieś tam się w grze dzieją, no byście nie słyszeli. Także to jest kwestia no do przemyślenia. Mi to tam jest tak naprawdę obojętnie, bo pauzowanie to już ustaliliśmy i tu chyba macie podobne zdanie, że z tego co widziałem, co pisaliście w komentarzach, jednak bardziej wam odpowiada jak jest ten odcinek jednak dłuższy, ale jest on w całości bez cięć, może z wyjątkiem jak nie wiem, idę po picie. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Oj. No i właśnie, takie sytuacje są nieprzewidziane, gdzie zawsze mój komentarz się pojawia, nie? A to, co wam mówiłem też, bodajże we wczorajszym odcinku, bez sensu byłoby komentowanie czegoś, co już jest nagrane. Ja nie umiałbym tego zrobić. Czasem moje głupie komentarze, czy głupie teksty, coś śmiesznego, to powstaje w czasie trasy na spontanie, ja nigdy niczego nie planuję i nie umiałbym już podłożyć głosu do nagranego materiału. Na pewno nie wczułbym się w trasę. Ja teraz naprawdę czuję, że jadę, a wiecie, jakbym tylko oglądał film. Zwróćcie uwagę na to, nie? Że wiecie, teraz czuję, że jadę i teraz na przykład ja daję w lewo, o, daję w prawo, nie wiem, zygzaka robię i wiem, że to się dzieje, a tak bym tylko już oglądał film, to by nie dawało tego uczucia, nie? Zjedź w prawo. Więc pauzowanie wiem, że jest bez sensu, bo połowa by wam przeleciała, więc też jesteście zdania, że lepiej dłuższy film ktoś sobie przewinie, czy tam czas. O właśnie, przecież słuchajcie, jak ktoś chce sobie zrobić timelapse'a, przecież YouTube daje wam taką możliwość, przecież wiadomo, że mój głos będzie zniekształcony, ale jak ktoś bardzo chce, może sobie na przyspieszonym czasie odcinek oglądać, prawda? Chociaż wiem, że wiele osób normalnym ogląda i lubicie posłuchać. Mówiliście, że słuchacie jak podcastów. No bardzo mi miło. Wszystkie takie osoby w takim razie serdecznie pozdrawiam. Bardzo mi miło. Dlatego właśnie czasem jakieś tam głupotki nawet robię i coś śmiesznego powiem, żeby te osoby się mogły gdzieś tam uśmiechnąć, które gdzieś tam tylko słuchają. Ja taki jestem. Uważam, że gdzie trzeba w życiu być poważnym. Jak nagrywam odcinek, w którym jest poradnik, jak najbardziej będę poważny i będę wam tłumaczył coś, jak to zrobić. No ale jak nagrywamy odcinek z gameplayu, no to myślę, że dla wielu z was troszkę uśmiechu po dniu pracy, czy kiedy tam oglądacie, troszkę relaksu poza oderwania od świata realnego na pewno się przyda. Także to jeszcze ustalimy, ale dzisiaj głównym tematem jest to, co planujemy za parę odcinków. Ja już się do tego przymierzam. I tu akurat widzowie, to nie jest rzecz, którą zrobię na spontanie. Mówimy oczywiście o odcinku z... Mówimy oczywiście, moi drodzy, o odcinku tym z długą trasą. I tego nie zrobię. Tego nie zrobię na spontanie, dlatego że no, poświęcenie no, jednak tych 5 godzin dnia, no to muszę troszeczkę to sobie tak poskładać, bo wiecie, ja też mam jakiś tam grafik odcinków, ostatnio wrzucam czasem po 4 dziennie na kanał różnych, więc to wiecie, to jest
można powiedzieć, wyrwane 5 godzin z życiorysu, więc to będę musiał sobie zaplanować jakoś. O, odkrywamy nową trasę, widzę. Pięknie, na Słowenię. Czyli nie jechaliśmy tą drogą, ale ładnie tu. A jakąś psią karmę wieziemy, ale ładne widoki, widzowie, wiecie co, aż muszę. Aż muszę, bo inaczej się uduszę. Ja wiem, że wy tego nie lubicie, ja też tego nie lubię, ale ja chcę miniaturkę, słuchajcie, dla widza. Miniaturka dla widza. Żeby troszkę było widać, słuchajcie, tych tutaj. A nie są aż takie widoki, myślę, że będą ładniejsze. Dobra, jedziemy, bo jeszcze w coś przydzwonię i tyle z tego będzie. Więc będziemy na pewno taki odcinek za parę, no nie wiem, 3-4 dni, tak? O, zaczyna Yuken ziewać, dobra. Także chwila, będziemy musieli się pewnie przekimać. A to dobrze, bo zatankujemy się. Wiecie, dobrze jadę? Chyba dobrze, nie? Zgłupiałem. Na razie jeszcze mandatu nie dostałem. Tak, widz dobrze napisał w komentarzu, że faktycznie jak jadę bardziej tak z ogranicznikiem, no to mniejsza szansa na przydzwonienie, no to mniejsza szansa na mandat, co nie zawsze się w moim przypadku sprawdza, widzieliście w poprzednim odcinku, ale faktycznie mniejsza szansa na przydzwonienie, no to mniejsze koszty naprawy ciężarówki, to się jak najbardziej zgadza. Chociaż wczoraj miałem wyjątkowego pecha, bo to te dzbany, kurcze NPC-ty we mnie przydzwaniały co chwilę i dlatego mam troszkę, jak widzicie, ciężarówkę uszkodzoną, ale już byśmy szybkiej podróży nie zrobili, ale dlatego chciałem wziąć trasę właśnie z miejsca, w którym jesteśmy i uważam, że ze spokojem możemy tą traskę zrobić. Dobra, czekajcie, musimy sprawdzić. O, jeszcze tam niecałe 2 godziny, także możemy, myślę, do... Oj, panie, jedź pan, co pan, kurde, chłopie, co ty robisz? Możemy max do 22, nawet nie, tak, 21.30, to będzie spoko godzina. I godzinę jeszcze możemy jechać. Paliwa nam starczy. No coś tam widzę, że 1400 w sumie kilometrów byśmy zrobili, czyli tak na upartego, jeśli chodzi o paliwo, byśmy dojechali na miejsce. Ale jak znacie moją metodę, jak idę spać, to zawsze się, nawet jak nie trzeba za dużo, no to jest tam, wiecie, za jednym zamachem, dwie pieczenie na jednym ogniu. Zawsze staram się dotankować, bo nigdy nie wiesz, kiedy, wiecie, tutaj z paliwem jest sprawa prosta. Można powiedzieć, z paliwem jest jak z kasą, od przybytku głowa nie boli. Wy lepiej trzymajcie kciuki, żeby mnie nie wywaliło, nie? No bo jak się okaże, że tutaj będzie też jakiś punkt, to będzie problem. Bo przypominam wam, że jedziemy przez West Balkans. Skręć w prawo. Fajnie, że trasę odkrywamy. Oj, ja tu szybko jadę. Skręć w prawo. No już tak nie ziewa, jeszcze godzinę dasz radę, chłopie. Trzeba twardym być, a nie miętki. Przestań się madać, chłopaki nie płaczą, a co ty tu mi ziewasz, ty Yukenie jeden, ty gagatku, kurde, chłop już ziewa. Jeszcze godzinę może jechać, jeszcze oko daje radę, ale ziewa i ziewa. Trzymaj się lewej strony. Co za chłop, no, jakiś mięczak. Tu byśmy mieli, ale wiecie co, na następne, godzinkę jeszcze, na następnym. Szukamy następnego, po prostu. Może tutaj akurat fragment sobie przyspieszymy. No co za gość. No zobaczcie, te NPC-ty są naprawdę czasem. A dobra, po co ja trąbię, jak i tak jest do 100 ograniczenie. Nie chcemy prędkości. Oj, coś tutaj tak lekko. Czasem są takie miejsca, ja to zauważyłem, słuchajcie. Zresztą po instalacji Promotsa zauważyłem, że na pewno... Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. W wielu miejscach tak jakby, nie umiem tego opisać, ale troszkę tak jakby ostrość spadła. Skręć w prawo. Natomiast są miejsca, w którym troszkę takie lagi w Eurotracku da się zobaczyć. To jest absolutnie nie jest to, żeby mi komputer lagował, słuchajcie, bo sprzęt to ja mam taki, że... Wymieniłem komputer. No ziewa i ziewa, no już chłopie, jeszcze wytrzymaj chwilę się, przestań mazać. Łe. Ale dałem radę. Ziewa i ziewa, dobra, 21.30 idzie spać. Czy my idziemy, nie? Czy ty, drogi widzu, też idziesz z nami? Nie mam jeszcze panienki w kabinie, muszę ją zamontować. Obiecywałem, a się śmialiście, że pewnie będzie mnie rozpraszała. No pewnie by tak było, no ale...
drogi widzu, zastanów się, czy tak by w świecie realnym ci taka panienka siedziała, to nie chciałbyś za kolano potrzymać. Wiesz, w osobówce to się da, tutaj w takim Volvo to nie wiem, czy by, chyba by ci ręki nie starczyło, tak szczerze. Coś mi się wydaje, widzowie, żebyś nawet do kolana nie dosięgnął, palcami nawet. To jest tak szeroko, że chyba żeby tu siedziała obok ciebie na podłodze. Nie jest to takie proste, widzę. Ale na długą trasę, słuchajcie, jeżeli tylko oczywiście będzie mi działał ten mod, a jeszcze go nie ściągnąłem, jeżeli uda mi się, to spoko, mogę na długą trasę zabrać panienkę do kabiny. A i tam jeszcze od widza oczywiście był challenge. Widzicie, ja sobie dzisiaj te komentarze wasze przypominam, może zacznę robić tak, bo widzę, że coraz więcej piszecie i mega szacunek dla was za to. Więc nie chciałbym kogoś tutaj urazić, że coś pominę. Jeżeli kogoś pominąłem, to też przepraszam, nie jest to celowo. Widzicie, czasem jestem zamotany, ale myślę, że zrobimy takie coś, że jak macie jakieś komentarze, to ja będę sobie jakoś je... Albo sobie je jakoś poskrinuję do jednego pliku. I będę miał na osobnym monitorze, żeby się do nich tam odnieść. Zobaczymy. Pomyślę. W każdym razie będę, już myślę, że to jest taki moment, w którym, żeby nie przeoczyć, będę musiał o to zadbać. Dobra, mamy łóżko. Z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Mamy łóżko, ale nie mamy stacji. Bo był taki jeszcze właśnie komentarz, teraz mi się przypomniał, żebym spróbował ten challenge też wykonać bez nawigacji na samych znakach. Powiem, że przeczytałem ten komentarz, właśnie tak, przeczytałem, drogi widzu. Pozdrawiam oczywiście serdecznie. Nie wiem, czy jeszcze jestem na to gotowy. To jest chyba zbyt wysoko poprzeczka postawiona dla mnie tu. Nie wiem, może możesz powiedzieć, że jestem boomerem i widocznie jestem. Chociaż patrząc to, że jestem boomerem, no to teoretycznie właśnie powinienem bardziej w to iść niż w nawigację. Ja ci powiem szczerze tak. Dobra, wiem co, jak można troszeczkę ten challenge dopasować do twoich oczekiwań. Chyba wiem. Zobaczcie, ja mam tutaj włączoną Iwonę, która mi podpowiada z pasami. Ta Iwona tak naprawdę często w ostatniej chwili ratuje mi tyłek. Więc mogę wyłączyć nawigację. Ojojoj. Widzowie, tu stacji nie ma. Co my teraz robimy? No nic, to wiecie co? Jest łóżko. To nie mamy wyjścia, bo będzie albo mandat, albo przydzwonimy w coś. Musimy do łóżka iść. Znaczy do łóżka, no. Wiecie o co chodzi tu. Potem zatankujemy. Bo będzie mandat jak nic. Więc, no widzicie, no i mówię kilka rzeczy na raz i potem się motam. Chodziło mi o to, że dla mnie formą challenge'u... I czasem tu gościu nie wjeżdżaj. Ja cię nie puszczam. No i bardzo dobrze, że mi nie wjeżdżasz. Ja wiem, że chcesz wyjechać, ale się spieszę, bo muszę do spania. Już jestem po czasie. Już chyba w ogóle mam przeterminowane spanie. Widzicie? Już mam spanie przeterminowane, także szybko do łóżka muszę. Dla mnie formą challenge'u, drogi widzu, może być to, że... Dobra, jadę po pasie awaryjnym. Trudno, słuchajcie. Nic z tym nie zrobimy, bo ja muszę szybko do łóżka. Formą challenge'u może być to, że ja wyłączę Iwonę głosową i będę się tylko nawigacją sugerował. Ja wiem, że powiesz, że to... niesatysfakcjonujące, ale uwierzcie mi, że dla mnie to już by był challenge. Bo mi Iwona naprawdę często właśnie w ten sposób tyłek uratowała, nie? No nic, widzowie, przez to no, udało nam się bez mandatu. Enter, enter. Udało nam się bez mandatu, a przede wszystkim bez przydzwonienia w coś. Zatankujemy później, a zresztą ja też nie mam jakiejś presji, słuchajcie, na to tankowanie, bo z tego co widzę, to mamy zasięg 1200 km. No ale wiadomo, wolałbym zatankować, jakby była okazja. Może przy następnym śnie, może jeszcze raz się przekimamy.
Zobaczymy. Na razie lecimy. Ale a propos tej nawigacji, to ja chętnie kiedyś, znaczy podejmę ten challenge tak, w takiej postaci, może inaczej. Podejmę, mistrzu drogi, ten challenge, który ty proponujesz w takiej formie, jakiej proponujesz, ale za jakiś czas. O, daj mi jeszcze trochę czasu. Z miłą chęcią. Natomiast faktycznie, żeby ten challenge... teraz powiem ci, dlaczego może by ten challenge być przed ciebie proponowany dość problematyczny. Zaraz ci to postaram się udowodnić. O, zobacz, mistrzu, jedziemy sobie i ja na przykład tego znaku nie widzę. Dopiero tutaj coś widać. Że jakiś lewej strony. Jakby... Jest troszkę problematyczne tutaj. Widzicie tutaj tak samo te tablice, że promoc zmienił ostrość różnych rzeczy. Zobaczcie, tam po prawej jest żółta tablica, ja tam kompletnie nie... Od teraz widać strzałeczkę, ale teraz widać, że zagrzeb. Dopiero teraz, ale jak już mijałem tą tablicę. Więc tutaj zjazd, no nie wiem, spróbujmy znaleźć jakąś tutaj tablicę, którą, bo my jedziemy generalnie do Turcji i tutaj z Chorwacji. A, jeszcze większy problem byłby, drogi mistrzu, zobacz, to byłby problem. Bo teraz sobie wyobraź sytuację, że jedziemy przez właśnie Serbię, gdzie masz te ruskie napisy. O, ja tu nic nie widzę na tej tablicy, może dlatego, że jadę na długich, czekajcie. Jakby się ktoś pytał, czemu? Czemu jeżdżę na długich, to jeżdżę, bo lubię. No tu coś słabo widać, tu naprawdę tych znaków, ja nie wiem, może jestem ślepy, fakt, że mam problem ze wzrokiem, ale bez przesady. Także wiecie, jeżeli by te znaki były jakoś tak bardziej czytelne, tak jak jest to w świecie realnym, że jedziesz autostradą i widzisz wszystko dokładnie, jak najbardziej tak, ale tutaj są strasznie nieczytelne. Widzę, że to nie jest problem z tym, że ja jadę na długich, a jeżdżę na długich, bo nawet w dzień, wiem, że to dla was śmieszne, ale mi się podoba, jak te auta z naprzeciwka do mnie mrugają. Oni tak, jak to ktoś napisał słusznie, że pozdrawiają mnie, pozdrawiają. Tak, ja wiem. Co niektórzy może mrugają, ej, bo tam stoją, zwolnij. Zwolnij, bo tam stoją. Dobrze pojechałem? Chyba dobrze. Oj, 1000 kilometrów przed nami, także no jeszcze połowy nie... O, tutaj dopiero, tutaj widać dobrze tą tablicę. A to do góry? Widzicie, te do góry już tak gorzej. No, także różne rodzaje tablic są. Troszkę się tam rozpędziłem, żeby nadrobić, ale tylko minimalnie, nie będziemy szaleć, widzowie. Dzisiaj, kochani moi drodzy, nie szalejemy. Dzisiaj jesteśmy kulturalni, grzeczni. Dzisiaj nic nie od UK nawiamy. Już tak się, widzowie, nauczyliście, nie? Co tu się od UK nawia? Co tu się od UK nawia? No nie wiem, co się od UK nawia. Coś na pewno. Czekajcie, gdzie by tu jechać? Idziemy tam, bo tam jest telepas chyba. Tak, tutaj. Mam nadzieję, że nikogo... Ja tam zawsze wolę na tych automatycznych. Wiecie, dla mnie to robi różnicę. Nie wiem, jakby już tak nie sprawdzałem, na ile to wpływa. Wątpię, żeby w Eurotracku, słuchajcie, było to oczywiście tak zoptymalizowane, że takie różne rzeczy na spalanie. Ale możecie dać znać w komentarzach, czy ktoś z was sprawdzał. Ja nie sprawdzałem, jak styl jazdy wpływa na spalanie. Bo to też jakby... Wiecie, ciężko jest to sprawdzić. Musiałbym mieć tak naprawdę dwie identyczne trasy co do kilometra. Wtedy na końcu byśmy widzieli zużyte paliwo, tak? Wtedy jest to podsumowanie. Zużyte litry paliwa, jak kończymy zlecenie. No to by to było wyznacznikiem, ale tak, żeby to sprawdzić, nie wiem, czy jakoś by się dało. Właśnie teraz chyba levelowałem to... Nie, to nie była oszczędność paliwa, tylko te pilne dostawy właśnie levelowałem. Też będę miał więcej expa za te dostawy. Chyba wydaje mi się, że dostawę na czas będę teraz
levelował paliwo na końcu, wiecie, ekonomiczną jazdę sobie na końcu, ale odwrotnie zrobię w przypadku kierowców. Oj, co tam się dzieje? Spalone jakieś auto. Inaczej, słuchajcie, zrobimy raczej kierowcom, bo kierowcom raczej będę chciał właśnie zużycie paliwa w pierwszej kolejności levelować. Dobra, chwilę przyspieszymy, moi drodzy, żeby poniżej 1000 zejść, potem pojadę już jakoś. Skracamy, moi drodzy, odcinek, więc wyobraźcie sobie, że to jest taki jakby na żywo timelapse. O, właśnie, macie timelapsa i słyszycie silnik ciężarówki i słyszycie mnie. Oj, żeby ten timelapse mi się tutaj źle nie zmontował, widzowie. Czekajcie, że mi się to dobrze zmontuje. Znaczy nie, ja żartuję, oczywiście niczego nie montuję, to jest montaż na żywo, w sensie, wiecie. Śmieję się, że moja prędkość to jest timelapse. Widzowie, robimy timelapsa. Widzicie, można znaleźć kompromis, można, jest timelapse. Tylko powiem wam, że dla mnie to jest trudny timelapse, bo w nim bardzo łatwo jest jakiś błąd popełnić. No gdzie, no gdzie 80, chłopie, tą dacią, czy co to tam jest za karawan? Jedź tym dyliżansem, chłopie. Jedź. Ja mu, kurde, migaczem lewym daję na lewym pasie, a ten mi hamuje. No co za gnojek. O, kto to taki majątek? Pani Kim. 1000 całe zarobiła, patrzcie, widzowie. Cały 1000 zarobiła, no nie wierzę. Ale poziom zyskała. Ciekawe jak to jest. Mi się wydaje, że skoro oni poziom... Tylko jak to jest? No jeżeli zrobiliby uszkodzenia, bo... Czekajcie, nie umiem się z wrażenia wysłowić. Zastanawiam się, z czego to wynika, że ci pracownicy zarabiają czasem takie grosze lub minus. No ale mimo wszystko levelują, czyli... ja to tak rozumiem, że skoro leveluje pracownik, to nie miał uszkodzonego ładunku, no bo jednak... No bo pracownik tak samo wbija exp, tak? Tu jest stacja. A wiecie co, zjadę. Wiem, że to trochę bez sensu. Ale ja już wolę mieć zatankowane. A przy okazji odkryjemy tą stację. W porządku. Znajdziemy inną trasę. Oczywiście, Iwona, że w porządku. No zawsze wszystko jest w porządku. Będę jechał gdzie chcę. Ty mi nie będziesz gadać, kobitko, gdzie ja mam jeździć. Co mi tu będzie gadała jakaś Iwona? Wymądrza się, gdzie mam jechać. Jadę, bo chcę. O, jadę tu. Widzisz, Iwona? Tyle ambarasu, o nic. Zatankuję, bo powiem wam szczerze, ja tam nie lubię. Nie lubię, jak mi się rezerwa zapala, mimo że zasięg pokazuje, ale potem nagle coś się zmieni. Chociaż w tej serii na pewno... nie miałem sytuacji jeszcze i myślę, że się nie trafi. Tak jak i miałem sytuację, że tam coś nawywijałem i musiałem do odholować do serwisu, no parę razy się zdarzyło. Tak, słuchajcie, nie miałem sytuacji, żeby mi się, nie wiem, paliwo skończyło, nie? I tam dzwonić do serwisu. Nie było tak, więc... W sumie fajnie. No myślę, że milion będziemy mieli przekroczony po tym kursie, no bo ja jednak jadę tak, żeby no nie dostać kary za uszkodzenia. No i wtedy się ewentualnie weźmie ten kredyt i wtedy ten plan będzie miał sens, że w następnym odcinku, zobaczcie, kupimy garaż, kupimy dwie ciężarówki, dwóch kierowców się zatrudni. I to już takie jest dla mnie bardziej sensowne, bo tak po jednym to mi, wiecie, ta kasa jakby no... Po co? Brałbym kredyt i tak naprawdę bym płacił ratę, a teraz o, jak będzie południe, to będziemy płacili, słuchajcie, tylko jedną ratę. Oj, 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 oj. Jakiego ja mam fuksa dzisiaj? Wszystko. Ja na to zwracam, słuchajcie, uwagę, mimo że to jest tam 20 tysięcy gdzieś tak różnicy, to zwracam na to uwagę, no bo w momencie, kiedy mamy zlecenia, słuchajcie, tańsze i moje zlecenie też już nie jest takie bogate, to wiecie.
Nawet nie wiem, ile kasy mamy za to zlecenie. Coś chyba 100 tysięcy z hakiem. Zobaczcie, 100 tysięcy z hakiem za 1000, chyba tam było 700 kilometrów. Dla mnie spoko. Ale wiecie co, jak do Chorwacji wjechaliśmy, to chyba jest już dobrze, bo tą trasą jechaliśmy, więc raczej nie powinno się nic wysypać. Aj. Ale macie dynamicznego, widzowie, tego timelapsa. Drogi widzu, będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem, a jeśli właśnie oglądasz jeszcze do tego momentu, czyli już ponad 40 minut tego odcinka, to koniecznie napisz komentarz o treści timelapse. Zobaczymy, kto ogląda. No i oczywiście fajnie będzie, jak zostawisz suba, bo widzę, że jeszcze sporo osób tego suba na kanale nie zostawiło. Mnie ciekawi, bo 70% ludzi ogląda na gapę i przegapiają nowe odcinki, a tylko 30% oglądających moje filmy, tak plus minus, subskrybuje kanał. To mnie tak szarpnęło. Nie wiem, widzowie, czy dobrze, czy niedobrze jadę z autobusiarzem. Już nie będę wywijał, bo jeszcze mandat dostanę. Przypuszczam, że ta bramka po prawej nie jest czynna, bo tak jakoś nikt tam nie jedzie. Nie wiem, może jest otwarta, ale nie chcę ryzykować. Tylko widzę, że to są te stojące bramki, ale już wiecie, że nie będę zmieniał pasów, bo to się zawsze źle kończy. Przez taką głupotę potem są mandaty, są uszkodzenia. Po co? Tam byśmy sobie na pewno z prawej przejechali na spokojnie, bez zatrzymywania się. Więc na przyszłość już wiem, że trzeba jechać na prawo. W ogóle jakaś granica jest przed nami, czyli my już będziemy, słuchajcie, z Chorwacji wyjeżdżali, widzowie. Bo wjeżdżaliśmy do Chorwacji, czyli nie patrzę oczywiście na mapie, gdzie jesteśmy, bo jakby, wiecie, ja lubię tak... Czasem jakby patrzę na mapie, jak mam wątpliwości jakieś, nie? Ale normalnie nie patrzę, bo... Jak to wam wytłumaczyć najprościej? Po prostu lubię taką może troszkę nutkę, nie wiem, niepewności. Może tak bym to nazwał, co mi przyniesie za drogę. Chyba że planuję trasę i patrzę, czy jest na żółto podświetlona. Ale mówię, tu mam też problem, bo czasami mi po prostu, jak za blisko zrobię mapę, to mi niestety Eurotracka wywala, więc... Wiem, że wiele osób ma z tym problem, no to jest niestety wina... Noż, kurwa mać! Widzowie, przepraszam, ja wiecie, że nie przeklinam. Co to ma być? Widzicie, jakie mam uszkodzenia? No ja naprawdę o takie rzeczy się wkurzam, bo to jest wina Eurotracka. Słuchajcie, zapłaciłem, wzięło mi kasę za odcinek, tak? Widzieliście? Wzięło mi. Takich rzeczy nie lubię. Ja się denerwuję strasznie, jak... Bo wiecie, ja mogę przypierdzielić tą ciężarówką, nawet ją całą rozwalić i wiedzieć, że to jest moja wina, tak? I nie mam z tym problemu nigdy, wiecie, że następnie zjedź w prawo. Śmieję się z tego, ale wkurzam się w momencie, kiedy mam takie uszkodzenia ciężarówki i jeszcze gościa musiałem staranować, dobrze, że mandatu nie dostałem. Ale serio, włączałem te mandaty. I nagle się okazuje, że ja, kurczę, płacę, wzięło mi kasę za bramkę, a kurde, szlaban mi się zamknął. No to wiecie, no takie sytuacje mnie wkurzają, nie? Bo to nie jest jakby, wiecie, ode mnie zależne całkowicie. Jak pamiętam, kiedyś mi mocno, gdzieś tam właśnie chyba wtedy przez Litwę jechałem, jeden parking, słuchajcie, nie działał. Znaczy był na mapie, wszystko, wszędzie był, tylko po prostu wjeżdżałeś i nie mogłeś jakby pójść spać, w sensie wcisnąć tego i wiesz, by się przespać. Przez to też dostałem na przykład mandat i jeszcze tam prawie bym zasnął. Musiałem szybko lecieć gdzieś indziej szukać parkingu. Wiecie, w momencie, kiedy mam awarię pojazdu i jadę naprawdę ostrożnie, żeby tego auta nie rozwalić, no to taka sytuacja mnie, nie ukrywam, że wkurzyła. A wiecie, że skoro już przeklnąłem, no to już mi się to rzadko zdarza. Mało przeklinam, ale skoro już przeklnąłem, to już naprawdę musiałem się mocno wkurzyć. Wiecie, to już te mody, to już, znaczy mody, boty mnie tak nie wkurzają, że mi tam czasem ktoś przydzwoni. Mogę się śmiać ze wszystkiego, ale
ale z sytuacji, że pokonuje mnie szlaban, znaczy pokonać mnie nie pokonał, ale no troszkę mi jednak uszkodzeń zapewnił, bo nie działa to dobrze. Wiecie, gdybym ja nie wyhamował, przypierdzieliłbym ten szlaban. Rozumiecie, żebym się z tego śmiał? Trudno, moja wina. No bo nie wyhamowałem, tak? Przykładowo. Ale nie w sytuacji, w której normalnie stoję, płacę, pobiera mi opłatę za odcinek i nagle nie wiem co. Gdzie ja mam tu stanąć? Tam mam stanąć, tak? A, bo to jest granica teraz. Jak mnie wkurzycie, to pojadę po prawe i ja wam przysięgam. Jak mi nie otworzycie tego szlabanu, to ja wam z ręką na sercu przysięgam, że pojadę z prawej strony tutaj. Tu pojadę z prawej strony. Cicho, niby otworzyli. Z wrażenia zapomniałem, gdzie wjechaliśmy. Chyba... Nie była to Serbia przez przypadek? Nie no, przypuszczam oczywiście, że z prawej strony bym nie pojechał, bo oczywiście by też był taki niewidzialny, nie? No jadę po prawej stronie, dzięki za informację. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Spamują mi tu, a jakbym pojechał po lewą, to bym nie przejechał. Zapewne, bo nie... O, Serbia, dobrze mi się skojarzyło, okej. Witamy w Serbii zatem, widzowie. Punto, ale to śmiesznie, widzowie, wygląda. Patrzcie to, nie, 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 że coś... Słuchajcie, nie. Żeby było jasne, nie? Ja absolutnie nie mam nic do Fiata Punto, to jest chyba Fiat Punto 2, tak? I absolutnie nic do tego auta nie mam. Według mnie nawet fajne auto, jak na swoje czasy. Teraz już może chyba nie ma następnej, nie wiem, chyba nie ma innej wersji Fiata Punto. Jakoś tak Fiatów w ogóle mało ostatnio widać, chyba że jest, jeśli jakby jestem nie na czasie, nie? Ale zmierzam do tego, że Fiat Punto jako policja wygląda to pociesznie, nie? Nie wiem. Wygląda, słuchajcie, naprawdę mega pociesznie, nie? Ten Fiat Punto policyjny. Dziwnie tu stoją, jak tu jechać. Mega to, słuchajcie, pociesznie wyglądało z tym Fiatem Punto. No jedź, chłopie, bo ci bo cię trąbnę. Jak jesteśmy w Serbii, to już raczej się nie powinno nic wysypać, także do Turcji dojedziemy. A do Turcji ile mamy jeszcze kilometrów? Teraz nie widać, czy pies się zepsuł. O, 800. Wiecie co, podobają mi się te granice. To już wam mówiłem ostatnio. O, policja mnie puszcza, jak miło. Muszę uważać na prędkość. Ale tu jest korek, słuchajcie, z lewej. Patrzcie to, jaki tu jest korek. Mega, mega. Ja tam widzicie z drobnych rzeczy czasem się cieszę, jakby tutaj to nie jest tak, że się Eurotracka czepiam, bo jak są rzeczy, które są niedopracowane, to one mnie oczywiście wkurzają, to krytykuję. Natomiast no są rzeczy, które no głównie zawdzięczamy tutaj promotcowi. Właśnie dowiedziałem się, bo czytałem też komentarz widza, jak jechaliśmy po Polsce. To ja się zastanawiałem, czy ta autostrada tam na Śląsku, chyba koło Bytomia, jak dobrze pamiętam, czy ona naprawdę jest taka poszarpana, w sensie takie pagórki, nie? No jak mandat, ludzie, no przecież decydujcie się z tą prędkością. Tak znienacka. Czy ona jest faktycznie tak pagórkowana taka, nie? Taka poszarpana i widz napisał, że w rzeczywistości ona jest jeszcze gorsza, nie? Że to jest podobno najgorszy odcinek autostrady w Polsce. No, to ciekawe. Widzicie? Dzięki wam też człowiek tak może sobie to zestawić, nie? Także fajnie, fajnie. Widać, że też oglądacie te filmy, słuchacie tego, co mówię. Bardzo mi miło, szanuję. Kłaniam się wszystkim, którzy właśnie oglądają, słuchają całe odcinki. Fajnie, że jesteście. Że kimkolwiek jesteś, uśmiechnij się, bo z pewnością jesteś super. Dla mnie to zawsze taki ciekawy feedback, nie? Bo pytam na odcinku na przykład o dane, już tak kilka razy miałem z wami, to mi się podoba, że coś przykuło moją uwagę i pytam o to na odcinku i nagle się okazuje osoba, która no powiedzmy jest z tych okolic, tak? I odnosi się do tego, czy to wygląda tak, czy to wygląda tak. Także fajnie.
zwłaszcza myślę, że szybko dosyć tą Serbię przelecimy. Nie powinno być jakiś tutaj... problemów, no bo nawet jak widzicie, tą trasą właśnie ostatnio jechaliśmy. I zobaczcie, to jest jakaś że za 700 metrów, dobra. Czekajcie, bo mnie te znaki żółte trochę z... Ale wiecie co, że to jest super? Dobra, to ja wtedy dałem ciała, tylko czekajcie, ja muszę na prawo jechać. Kurde, tam jedzie tą renówką, no już niech jedzie z tym lasem. Co ty tam wiedziesz za choinki? Co ty tam wiedziesz, stary? Choinki ludziom na święta pewnie wiezie. Ale po co ci wózek widłowy, to ja nie wiem, chłopie. No i zapłacono, i teraz co? Ja mimo wszystko, słuchajcie, jadę wolno przez te szlabany, bo ja się boję teraz tych szlabanów. Mam traumę do szlabanów, wiecie? Czasem raz wystarczy, że przydzwonię w szlaban i potem już mam traumę. Dobra, lecimy. km, no to szybko zleci. Raczej, bo mimo że przydzwoniliśmy oczywiście w szlaban, ale to nie uszkodziliśmy towaru. Trzymaj się prawej strony. To jakby wiecie, tylko ciężarówkę uszkodziliśmy, to ja to chyba mam jechać. Mi się wydaje przynajmniej. Czyli następny odcinek to postaram się wziąć jakąś trasę z Turcji gdzieś, ale to nie będzie na pewno jeszcze rekordowa trasa. Spokojnie, na rekordową trasę to ja sobie, wiecie, już ciężarówkę przygotuję, zrobimy szybką podróż. Ale gdzie ta trasa pobiegnie z tej Turcji, to na to pytanie wam teraz nie umiem odpowiedzieć. Aha, już będą wyjeżdżali. Tam, gościu, weź tam przyhamuj trochę tym czerwonym. To już zobaczymy, gdzie tą trasę sobie wybierzemy. No chciałbym też z Turcji gdzieś do West Balkans jechać, ale żeby jednak ta trasa zbyt krótka nie była, więc albo gdzieś Chorwacja, albo do Grecji może, tam byśmy też wtedy fajnie odkryli. Albo nie wiem, zobaczymy. A wracając na przykład do jazdy po samych znakach, no kolego, no sorry, ale tutaj to te hieroglify, kurcze, ruskie, to dajcie spokój z tą cyrylicą. Krzaki jakieś, weź tu po znakach jedź, ja tu jest tego rozumiem. Nie gawarii. I tak jeden mandat dzisiaj już dostaliśmy, więc... Jazda bezmandatowa, a to jest ta ładna, pamiętam, zawsze podziwiałem te widoki, że ta Serbia jest tu tak ładnie zrobiona, tylko ostatnio jechałem za szybko i nie mogliśmy na domy popatrzeć. A dziś wiecie co zrobię? Zjadę na prawy pas. O, zobaczcie jak ładnie. Znaczy z jednej strony chyba, bo z drugiej nie jest tak ładnie. Nie, to chyba nie ten moment. To chyba w innym momencie było tak ładnie zrobione. Ale wiem, pamiętam, takie domki stały, ale to chyba nie jest jeszcze ten moment. Dobra, ja tu wjechałem na prawy pas, teraz nie będę mógł wyjechać. Czekajcie. Ten jak tam leci, jak szatan tym transporterem. Widzicie, co on robi, chłop? Tu 80. Leci jak szatan.
Płejery, no. Płejery, bo akurat gamonie jechali za mną. Patrzcie, tu jechali za mną i... Tam ktoś siedzi w ogóle w tym aucie? No jest jakiś gostek. Tak ubrany, że aż go nie widać. Ale bym mu chętnie przydzwonił teraz, za to, że mi dał mandat. No zagapiłem się, dobra, nie będę w nikogo przydzwaniał. Uważać, bo jadą. Nie jadą. Nie wiem, co się z nimi stało. Chyba utknęli na szczęście na bramkach. Gagatki utknęli na bramkach, to możemy lecieć. A, prawie 700 km. Znaczy, zobaczcie, jak ładnie idzie. Czyli połowa trasy za nami. Już połowa trasy, widzowie, za nami, no to... Ogólnie trasę na Turcję pewnie będę kojarzył, bo na tamtym kącie jeździliśmy nieraz na Turcję. Ale na tym konkretnym koncie na pewno będziemy po raz pierwszy jechali do Turcji, czyli to będzie kolejny kraj, który odkryjemy. Ale nadal mnie zastanawiają te statystyki, które mi tam pokazywało, że 40 parę krajów. Ja nie mam, widzowie, pojęcia, jakie to kraje są brane pod uwagę. Coś mi tu nie pasuje. Dobra, timelapsa odpalam dla was. Skoro lewa strona to i lewy pas, więc timelapse. Przyspieszamy, żeby odcinek nie trwał nie wiadomo ile, bo już godzina za nami. A my dopiero połowę trasy, widzowie, mamy, także timelapsa trzeba odpalić. Ale jak widzicie, dość grzecznie jadę, tego mi nie zarzucicie. Może z małymi wyjątkami na przygody, ale generalnie jadę grzecznie. Minus 4000 przychód. Widzicie, no i ci pracownicy tak niestety tak zarabiają. I dla mnie to jest... I często tak na przykład takie zarobki na minusie oni robią przy naprawdę długich dostawach, które mają tam po parę tysięcy kilometrów. I to jest dla mnie, słuchajcie, niezrozumiałe. Co oni muszą wywalać? No bo słuchajcie, takie zlecenia na długiej trasy, na długie trasy zazwyczaj są dobrze płatne, tak? Raczej wątpię, że jest jakieś... Chyba, że co? Te boty są tak głupie, że biorą długie trasy, kurczę, za grosze? To jest jedyne wytłumaczenie, no ale... Ja nie widziałem, żeby długa trasa tutaj w Eurotrucku była jakaś... bardzo tania. Więc nie wiem. Może muszę to przejrzeć, przeanalizować. Chciałbym, słuchajcie, zrozumieć, o co z tymi botami chodzi. Jedź, chłopie. No jedź tym fokusem. No rura. No rura, no przecież gdzie jedziesz 85? No 90 lepiej, ale już byś... Tamten by mógł w ogóle z lewego pasa zjechać, gnojek. No kurde, gościu, mi nie hamuj, bo jak ja ci przydzwonię, to... A zniknął. Żarówka zniknęła. Oj, tu jest jakiś remont. Czekajcie, to już może nie będę trąbił, bo jeszcze przydzwonię w coś. Dobra, widzimy remont jakiś. My lubimy remonty, nie? Do miniaturek szczególnie, widzowie, lubimy remonty. No, tak lubimy remonty, że musiałem przydzwonić. O, będzie miniaturka. Z remontami. Tam dalej już chyba nic ciekawego nie ma. Przed pracownikami sobie, widzowie, zdjęcie zrobimy, co? Raczej nie ciekawi pracownicy, bo o, ten z betoniarką na ulicy, ty serio? Co on robi z tą betoniarą na tej ulicy? Dobra, jedziemy, bo korek zrobiliśmy. Widzicie? You can gagatek, nie? Tak to na wszystkich trąbi, wszystkich pogania, a sam kurde korki robi, bo musi miniaturę zrobić dla widza.
No ale wiadomo, widz ważniejszy niż jakieś NPC-ty, widzowie. No przecież wy wiecie, nie? Moi drodzy. Widz ważniejszy, ja zawsze wam pod komentarzami podpinam serduszka. Także widz ważniejszy. NPC poczeka, wiecie jak to jest. Dobra, tu chyba po prawej stronie z tego co pamiętam ostatnio jechałem. Tak, dobrze, bez podpisane. To jest jeszcze dobre, że wcześniej jak jest ten pas taki, powiedzmy, telepasowy, nie? Co nie musisz się zatrzymywać, automatyczny, to że on wcześniej jest podpisany. To w ogóle jest petarda dla mnie. No gdzie 30? Tu już byście mogli trochę więcej dać. To to jest znowu droga dla rowerów, widzowie. To się zdążę herbatki napić. To przynajmniej nie trzeba kierować, jak 30 na godzinę jedziemy. No droga rowerowa normalnie. O, jedziemy w prawo. A następnie skręć w prawo. Jedziemy w prawo, a ostatnio jechaliśmy prosto, także... Znaczy, stamtąd przyjechaliśmy, więc... Przypuszczam, słuchajcie, że odkrywamy kolejne części mapy. Fajnie. Kolejne na żółto. Chociaż powiem wam, że odkrycie mapy w 100% wydaje mi się naprawdę prawie, że niemożliwe. Znaczy, tak o, jak robimy serię, tak? No bo jak ktoś ma Eurotrucka i promoca, nie wiem, już z 2 lata, chociaż promocja jest aktualizowany, nie wiem jak to wpływa, no. No chodzi mi o to, że wydaje mi się, widzowie, że te 100% odkrytej mapy, wydaje mi się, może nie chcę gadać głupot, ja nie jestem czegoś pewien, to mówię wydaje mi się. Tak się domyślam, to jest taki mój... Nie wiem, czy tak jest. Żeby potem nie było, że na przykład gadam głupoty, nie wiem. Wydaje mi się, podkreślam. Wydaje mi się, widzowie, że to jest tak z tym odkrywaniem mapy, co widzimy na GPS-ie. Czyli jeśli jest stacja benzynowa, to musisz na nią wjechać, żeby się odkryła na żółto. I to się tam jakiś ułamek procentowy pewnie liczy, ale tam tysięczna może procenta, no ale... I tak samo, jeśli masz na GPS-ie jakiś zjazd z autostrady i ten kawałek nie jest na żółto, to wydaje mi się, że to jest tam też jakaś setna czy tysięczna tego procenta, która na to wpływa. Więc żeby było 100% odkrytej mapy, to wydaje mi się, że musisz wjechać na dosłownie każdą drogę, na każdą stację benzynową, dosłownie wszędzie. Tak mi się wydaje, ale mówię, mogę być w błędzie, ale gościowi drogę zajechałem. Na szczęście obyło się bez... Dobra, tu trzeba zwolnić, bo jest ostry zakręt. Tam ograniczenie. Tak mi się wydaje, że to ma znaczenie i... Bo widzimy, nie? Jak na żółto nam się GPS odkrywa. I często przecież też widzicie, nie? Że wjeżdżacie na stację benzynową, to ten plac, parking, stacja benzynowa, nie? No to się odkrywa. Już pominę, że tu jeszcze jest to, te trofea są do zdobycia. Fotograficzne, tak, punkty widokowe. Ja tego w ogóle nie mam, słuchajcie, na razie. Chyba ani jednego? Nie pamiętam, czy coś mam. Nawet nie sprawdzałem, bo jakoś nie... Do tego jeszcze wagi nie przywiązywałem, a może właśnie to jest mój błąd? To też na odkrycie mapy wpływa, nie wiem. Oj, ja tu muszę na prawo jechać, nie? Bo tam będzie ten telepas chyba. Nie, tu jest jakaś dziwna ta... Tu są jakieś dziwne te bramki i chyba nie ma telepasów. No, wszystkie są do zatrzymywania się. No niestety, live. Dobra, jedziemy za autobusiarzem, jest szansa, że on pojedzie szybciej. Chociaż nie, wolałbym za osobówką jednak. No jednak autobusiarz pojechał. Źle wyliczyłem. Źle wyliczyłem. Ale ładne tu są, słuchajcie, te góry. No i co, zielone? No to zielone to jadę, tak? Ładnie tu jest. Czekajcie, to była Serbia, nie? My jeszcze z Serbii przecież nie wyjechaliśmy chyba. Zobaczcie, jakie widoki. Także zakrętasy dosyć spore. Wow.
Ładnie. Dobra, tak ładnie, że zaraz kogoś z lewego pasa zmiotę, więc lepiej. A, dobra, zbliżamy się do granicy. To będzie... Wiecie co, nie sprawdzałem w ogóle, przez jakie kraje będziemy jechali, nie zwróciłem na to uwagi. No bo my jedziemy do Turcji, nie będziemy jechali tam w dół, w stronę Grecji. Więc tam Albania nam na pewno odpada. Ale nie wiem, czy nie przejeżdżamy przez Bośnię i Hercegowinę przypadkiem. Sofia. No to Bułgaria będzie, nie? Sofia jest stolicą Bułgarii chyba, czy... Sofia chyba. Ale tu... Czekajcie, bo mi tu się flaga Węgier jakby pokazała, albo to jest jakaś inna podobna? Nie, no Węgry mają w inną stronę chyba flagę. Wiecie, że ja zgłupiałem w tym momencie? Czekajcie, tu też jest drugie, nie? Ej, zgłupiałem, widzowie, naprawdę. Siema panie, może mi pan powiedzieć, do jakiego kraju ja wjeżdżam, bo troszkę... A nie, bo to pan jeszcze z tą flagą, czyli pan dopiero mnie wypuszcza. Z Serbii, dobra. Gostek mnie dopiero z Serbii wypuszcza. Słuchajcie, chwilowo się zawiesiłem. Ta flaga mnie trochę w błąd wprowadziła. Mam wrażenie, jakbyśmy... A może pojedziemy przez Węgry do Turcji w sumie? Słuchajcie, no jest to bardzo prawdopodobne. No mi to wygląda na flagę Węgier, ale ja wam mówiłem ostatnio też w odcinkach, że nie kojarzę wszystkich flag, bo ja takie podstawowe kojarzę. Już prędzej, nie wiem, wiem jak wygląda flaga Kanady, czy nie wiem, Australii, tak? I bym poznał. A dobrze wiecie, że no wiele flag jest do siebie bardzo podobnych, tylko są trochę poodwracane w inną stronę kolory i to tak można się łatwo na tym wysypać, ja tego nie ukrywam. Czekajcie, to jest chyba dwukierunkowa, nie? Znaczy jednokierunkowa. No jedno. Możemy jechać tu. Już dajcie tą drogę rowerową, ludzie. Dajcie luz tą drogą rowerową. Przygotuj się do skrętu w lewo. Dobra, Iwona, jak mnie wypuszczą, to i się przygotuję, no. Wydaje mi się, że wjeżdżamy do Węgier, ale... Ręki bym sobie nie dał. No, ale Bułgaria chyba też ma podobną flagę, tylko nie wiem, czy Bułgaria nie ma przypadkiem na pionowo. Bo Bułgaria i... Teraz, wiecie co, wydaje mi się, czy Bułgaria i Węgry nie mają podobnych flag. A, Bułgaria, widzicie? Jednak Bułgaria, dobra. To Węgry chyba mają te same kolory, tylko one chyba mają w... Dziwny wyjazd. Dobra, puszczasz mnie tym Volvo? No dobrze, tylko jak ja mam wyjechać, kupię. Dobra, bo Węgry chyba są w piono... Węgry chyba... Węgry to w pionie mają. No szkurde, chłopie, jak ja mam wyjechać? Takżeś stanął jak taka lampucera jedna. Dobra, udało się. Podoba mi się ten widok z kabiny. Czasem też wolę tak właśnie przez okno łeb wystawić. Przygotuj się do skrętu w prawo. No, tak się można trochę wczuć. Taki wiecie, taki realizm, nie? Skręć w prawo. Wiecie, wszystko tylko w lusterkach to też tak. Tu daje takie faktycznie uczucie, z czym musi się mierzyć prawdziwy kierowca ciężarówki, jeżdżąc w prawdziwym świecie, że faktycznie nieraz musi gdzieś skręcić, droga jest wąska, to ja powiem szczerze, współczuję, nie? Chyba nie ma żadnych szlabanów. Tak serio współczuję, nie? Tu za wiele nie nadrobimy na takiej drodze, ale powiem wam, że cieszę się czasami, jak właśnie troszkę na krajówkę wjeżdżamy, no bo... Jak wiecie, jeździć ciągle po tych autostradach, no to ja lubię taką różnorodność, nie? A tutaj na przykład powiem wam, że takie fajne widoki są dosyć. Skałki, tak fajnie to zrobione. Tu trzeba uważać pewnie, żeby nie wlecieć. Ja nie chcę tego testować, nie? Ale ciekawe, czy jakbym pojechał w dół, to bym spadł i nie wiem. Wolę nie testować. Nie będziemy testować. Ale zakrętasy tu są. Ja cię byś tak skupiłem na drodze, że nie patrzę na GPS-a, a tu są jeszcze gorsze zakręty. Fajnie. Podoba mi się Bułgaria.
I powiedzmy, że na takiej drodze to ja rozumiem ograniczenie do 80, a zobaczcie, na Litwie, przez którą nie lubię jeździć, na prostej drodze macie ograniczenia do 70, czyli o dychę mniej niż tu. A tu są same zakręty i masz 80 i tak naprawdę tu nie jesteś w stanie to osiągnąć. Zjedź drugim zjazdem. Byś musiał, nie wiem, w driftera się chyba bawić, żeby tutaj... Trzymaj się z prawej strony. Zobacz, tu jest 90, no nawet przez to rondo nie jesteś w stanie 90 przelecieć. Tam 60 już tak jest. Zjedź z rondo. O Jezu! Widzicie? 60 to za szybko. Wcale nie trzeba zawsze tej prędkości przekraczać. O, na 21 dojedziemy na miejsce, jeszcze 6 godzin przed nami. No to szybko skończymy. O, Sofia. Pięknie. Kolejne miasto, czyli kolejne, przypuszczam, że... Nie no, w Bułgarii byliśmy już przecież. Przejeżdżaliśmy przez Bułgarię. Chociaż nie wiem czemu... Czekajcie, to... Nie no, Sofia to jest stolica Bułgarii. O Jezu, mamy jakie ograniczenie. No tak, czyli wjechaliśmy do stolicy Bułgarii. Dobrze, dobrze myślałem. Wiecie co, podoba mi się w tym Eurotracku też tutaj właśnie to, że czasami można sobie pogdybać nad flagami. O Jezu, nie. No właśnie. Eskapowałem, jak już było za późno. Że można sobie pogdybać nad flagami, też sobie przypomnieć, tak? No, uważam, że zawsze jakaś tam ciekawe doświadczenie, przypomnieć sobie, jaki kraj ma jaką flagę. Więc można powiedzieć, że też Eurotrack nas troszeczkę tutaj... no pomaga nam się rozwijać, tak? O! Udało się zahamować. Uf. Więc w tym sensie, no bo to nie są przekłamane te flagi, kraje, to jest na fakcie, więc to pomaga nam się, myślę, też Eurotrack fajnie rozwijać. Ja sobie przypominam, no słuchajcie, w szkole tam się kiedyś tego uczyło, no ale wiadomo, że w takim życiu codziennym, no to kojarzysz flagi państw, albo w których byłeś, byłaś. No raczej mało kto kojarzy, nie wiem, czy są w ogóle takie osoby u mnie na kanale, które by kojarzyły dosłownie flagi wszystkich państw. Tak o, na pewno jakiś geniusz by się znalazł, ale dla mnie to już jest geniusz, no bo to wiecie, no tak ciężko, nie? Zobaczcie, ile mamy państw. Pomijając, że jest cała masa takich małych jakichś państw. I ciężko, nie? Tak wszystkie kojarzyć. Jaki tu ruch tej Bułgarii? Chyba, że mi się coś włączyło, ale raczej wątpię. Widzowie, raczej nic nie włączałem. Z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Więc to raczej nie to. Zjedź w prawo. Dobrze, Iwona, na A1 w Bułgarii wlatujemy. Jak mam zjechać, to lecę. Podziwię się, że to jest do 140 ograniczenie, bo tutaj już 90 to jest tak. Ledwo co. Taka dziwna autostrada, w sensie, że niby autostrada. Niby, słuchajcie, autostrada, a normalnie przy autostradzie są jakieś sklepy. Wiecie, dla mnie autostrada to jest tak jak w Polsce, nie? Że... To nie ma żadnych tam... Ewentualnie jakiś Orlen, tak? Ale to jest jako zjazd osobny. Dobra, troszkę timelapsa wam jeszcze na chwilę zapodam, aczkolwiek jak widzicie, moja ciężarówka jest już lekko uszkodzona i ona też tak trochę mamy pod górkę i ona tak się średnio rozpędza. Ale troszkę timelapsa wam dam. Myślę, że 3,5 godziny, no właśnie, uszkodzenia. 3,5 godziny, znaczy 3,5 godziny, co ja mówię, 1,5 godziny się powinniśmy uwinąć w odcinku. Nie da się. Przy takiej trasie się nie da tutaj wiele, wiecie, a zrobić. Oj, czemu to jest takie ograniczenie? No już, no jeszcze 70. Ludzie kochani, no to ja sobie widoki... No to jak tak mam się wlec, to ja sobie widoki popodziwiam. Piękna ta Bułgaria, no... Może od razu 50 pojadę, co? No dobra, no tu nie ma co podziwiać za bardzo. O, tak z góry możemy, słuchajcie, popodziwiać.
Szkoda, że... A nie, tu nie ma chyba takiej kamery, nie? Z góry... Znaczy jest, ale ta z góry mi nie do końca... Nie do końca, słuchajcie, odpowiada. Dobra, już jedziemy, bo jeszcze przydzwonimy w coś. Już po ograniczeniu, dobra, po ograniczeniu. Dogrzejemy. Cała naprzód. O, Denis, zobaczcie, wszyscy kierowcy jak ładnie mi poziomy osiągają. Pięknie, jestem z tego bardzo zadowolony, że poziomy osiągają. 32 tysiące to jest dla mnie wypłata satysfakcjonująca z tego zlecenia. Tylko co mnie nie satysfakcjonuje, to minusy, których nie rozumiem. No, mogę się jedynie domyślać, no. Faktycznie tych minusów ostatnio jest bardzo dużo, jeśli chodzi o jazdę kierowców, moi drodzy. Natomiast wydaje mi się, bo tutaj też zauważyłem inne... Chociaż dzisiaj tego nie widzę, może, ale nie było update'u żadnego. Pytanie, czy to ten mod, bo ja mam tego moda na realistyczne zachowanie pojazdów. Mógł Euro Truck odwalić, a mógł mod. Tego do końca to nie wiem. McDonald's w Bułgarii, zobacz, jak ładnie. Bo te samochody dosyć tak kwadratowo jeździły, nie? I dlatego ja się tak troszeczkę dziwiłem ostatnie parę odcinków, że tak kwadratowo te auta jeżdżą i tak, no, inaczej się zachowują. I no, przez to nasunął mi się wniosek, że skoro te boty się tak zaczęły dziwnie zachowywać, a przecież nasi pracownicy, jakby nie patrzeć, też są botami, no to po prostu oni robią więcej wypadków i niszczą nam ciężarówki. I przez to, że naprawiają, to są takie koszty. To jest jedyne moje tutaj wytłumaczenie. 280, czyli po Bułgarii pewnie będzie już Turcja. Tam już chyba nic nie będziemy po drodze zwiedzali. No teraz szybko ruszyło. Trzymaj się lewej strony. Widzicie, troszkę zrobiłem timelapsa i od razu nam w taki jakby bardziej namacalny sposób te kilometry zeszły. Sprawdźmy, czy popędzanie tu działa w Bułgarii. Nie działa. Ja się nigdzie nie spieszę, bo słuchajcie, i tak na czas zdążę dojechać. Spanie mnie nie pcha nigdzie. Paliwo mamy. A jakby wiecie, nie muszę grzać. Nie mam potrzeby tutaj się tak spieszyć. By jakieś chamskie wyprzedzania tutaj robić. Ale jedźmy za tym, który chyba wie, gdzie jechać. Czemu on tutaj jedzie? Stara Zagora. O. No i nic nam to nie dało. Dobra, to jedźmy tą prędkością. W sumie co narzekamy? Się rozbrykał Yuken, bo dopiero co jeździłem cały czas 90. No chłopie, ty już mnie tam nie hamuj czasem na 70. Zlituj się. Tak w prawo odbijamy na A4 tym razem. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. A jechaliśmy chyba, tak, jechaliśmy A1, teraz jedziemy na A4. Zjedź w prawo. Dobrze, Iwona, jadę w prawo. Przyznać widzowie, że Iwona jest bardzo dominującą kobietą, bo cały czas mówi, a ja wykonuję te polecenia. Nie zawsze,
odmawia mi w sumie raz na 10 razy, a tak w większości przypadków to niestety się jej słucham potulnie. No bo gdybym się nie posłuchał, to by mogło mnie to zaboleć. Dużo czasu. O, 1 000 000 styknęło nam na koncie, plus moje tam około 100 ileś tysięcy, czy nie wiem ile za to zlecenie. Także myślę, że w następnym odcinku faktycznie plus kredyt to będzie 1 500 000. O, i to będzie dobry właśnie moment, żeby kupić garaż w następnym odcinku i dwóch pracowników. To będzie bardzo dobry moment. Czy naprawię ciężarówkę? Powiem wam szczerze, że tak teraz, jak te zlecenia są niższe, to każda naprawa mnie bardziej boli. Dlatego też staram się tak jeździć, żeby jej jednak nie uszkodzić, a tym bardziej, że nasi pracownicy niestety szkody nam co chwilę robią, no to... Co tu się dzieje? Coś jest tu zbugowane, powiem wam szczerze, bo z obu stron tak wolno jadą, a tu nie ma limitu prędkości, więc tu jest jakiś bug na tej części autostrady. Zobaczcie, z obu stron. I oni naprawdę tyle jadą, takie jakby 30, tylko tu nie ma ograniczenia prędkości. Czekajcie, sprawdźmy, czy jest jakieś ograniczenie prędkości, a najlepiej widać na pasie awaryjnym. No jest, no i zobaczcie, 90 jest, a oni jadą nie 90, tylko jadą, nie wiem w sumie ile jadą. Teraz jadę 70, a jest do 90, to oni jakby 30 jadą. Czemu nie jadą 30, jak jest 90? Trudno, no to jest potrzeba wyższej konieczności, widzowie, no. A tu jest 70, no to jeszcze rozumiem. Tu są światła, no to wyjeżdżam i rozumiem, no 50, no to rozumiem. Oj Jezusie, przydzwoniłem w znak drogowy. A, granica, do Turcji granica. Okej. Okay. Oj, bo tu czerwone światło jest. Oj Jezuś. Ja to jestem ale gagatek, widzowie, nie? Ja to jestem gagatek. Ale tu chyba się czerwone pali, bo... A dobra, jest, było czerwone, bo... Okay. Czyli wjeżdżamy do Turcji, moi drodzy. 148 km do celu, ale niestety znowu wjechaliśmy na drogę rowerową. A, musimy przez rentgeny przejechać. To przejeżdżamy. Siema, panie Turku. Kebaba by pan zapodał jakiegoś. Wiecie, wjeżdżamy do Turcji, to by kebabem mogli poczęstować, nie? No jak to, widzowie, jest? Taki turecki kebab, ale bym sobie wszamał kebaba takiego tureckiego. Próbował na wołowince albo wołowince z baraniną. Baraniny jeszcze nie jadłem. Jak dla mnie na samej wołowinie też byłoby spoko. Byle nie było drobiu, kurczaka żadnego. Ale wołowinka, taka tu w Turcji robią te kebaby takie, słuchajcie, że tam też mnie kusiło, żeby taką kulę sobie zrobić. Nie kulę mocy, tylko wiadomo, że przekładają płaty mięsa, właśnie wołowiny, z warzywami typu właśnie papryka. Tam coś jeszcze było. Że te warzywa są też takie wędzone w tym kebabie takim tureckim i na samą górę... Na samym dole jest to mięso najbardziej, że tak powiem, cienkie płaty są, a jak tam gdzieś jakiś tłuszczyk wykroją, no to jest tak w międzyczasie przekładane co jakiś czas, żeby on tam się wytapiał i żeby ociekał po tym mięsie. To jest po prostu muala. Jest muala, widzowie. Ale bym sobie wszamał, sobie teraz narobiłem smaku. A mnie kusi, żeby właśnie takiego sobie kebsa samemu zrobić. Z drugiej strony chciałem sobie skonstruować coś w rodzaju, bo ja mam kominek, jak drewno fajne się pali, to tak, żeby do tego kominka dostawić akurat coś, żeby tam obracała się ta kula. Widziałem w internecie, słuchajcie, są różne sposoby na zrobienie tego i byście się zdziwili. Można na przykład wiertarkę, wkrętarkę do tego wykorzystać, czy wiertarkę.
żeby to się obracało. Ja bym tam sobie może to sam obracał, ale że tak kombinowałem, żeby można było to dostawić do kominka, no ale wiecie, to tak nie jest takie hop-siup. Bo to musi być taka konstrukcja, która no jednak będzie dosyć mocna i wytrzymała. Bo oczywiste jest, że jak będzie na tym ta kula, która trochę by ważyła. Oczywiście z płatami, nie mówimy o kuli mocy. Ach, ale ciekawe, co by się stało, jakbym nie pojechał. Te kartony, które tu stoją, to mi się, słuchajcie, kojarzą z Supermarket Simulatorem. Dobra, dawać, rentgenować mnie tu, bo nie mam czasu. O. Dobra. Już zrentgenowaliście mnie? Bo ja tu czasu, panie, nie mam, tam rentgenery jakieś, kurde. Penery, no i co? No i nie zrentgenowaliście mnie, wyjeżdżam stąd, panie. Jedź prosto, no gdzie prosto? A jakbym nie pojechał prosto? Czy was pogrzało? W jakichś garażach mi tu każecie, kudźwa, jeździć? A nie będę wyłączał, wyjeżdżam, pierdziele, nara. Hasta la vista, baby. Pierdziele, wasze tureckie kontrole, jadę sobie przed ciebie. No i co, nic się nie stało. Pojechałem, uciekłem. Zobaczmy, czy mnie nie gonią. No nikt nie jedzie za mną. A, to gorzej, jak mnie tu nie wypuszczą. Kurde, to jeszcze nie koniec. A tu z psem, gościu. Ej, ale te psy... Widzicie? Jest mandat, widzowie. Jest mandat. 10 tysięcy mandatów i dostałem, nie? Ja pierdzielę. Ale jaja. Jednak jest mandat. Chciałem powiedzieć, że te psy to chyba nowość, bo jak pamiętam, jak już jeździłem przez te granice, to nie było z psami ich, więc jakiś update musieli zrobić. Jak pierwsze, co weszło w West Balkans, no i wiadomo, tam sobie to zwiedzałem, to nie było, nie było. Dobra, 112 km przed nami, już nie ma czasu teraz na pierdoły, grzejemy. A co z naszą Helgą, bo coś cicho z nią. Nic na razie kursu nie miała. Ostatnio zrobiła minus i nie wiem, jakąś długą trasę musi robić, skoro ja już tyle zrobiłem, a ona jeszcze nic. 103 km do celu, no to zaraz już będziemy. Czemu oni tak tu dziwnie jadą w tej Turcji? Co to jest tak pobagowane? Tam też w Bułgarii jakoś tak dziwnie jechali. No przecież jest... Widzicie, że jest zbagowane coś. Także tutaj promocja jest zbagowana. Zobaczcie, w tej Turcji jest to samo. Oni jadą 30 na godzinę. I tu mi tylko pozostaje poboczem ich wyprzedzić, bo ja nic z tym nie zrobię. Zobaczcie, jak jest zbagowane. No, 30 na godzinę jadą. O, Juken zaczyna ziewać. Teraz to tam spadaj, chłopie, nie ziewaj mi tu, ja. No, jest zbagowane, także to nie jest moja wina. Zobaczcie, mi się limit prędkości nie pokazuje. Więc to jest dowód, że jest jakiś bug tutaj. Albo takie, nie wiem, utrudnienie. Natomiast no, ja nie chcę mi się wierzyć, żeby na takiej drodze było 30 ograniczenia. Także tu musimy sobie jakoś poradzić i najwyżej wziąć ich poboczem. Zobaczcie, po drugiej stronie też tak się wleką. Także zobaczcie, że tu jest, moi drodzy, błąd. No trudno, ja błędy mam w dupie, nie? Bo to nie moja wina. Wiecie, nie będę jechał 30, bo nie wiem, wszyscy jadą 30. Gdzie jest napisane 70. Także ja tam... I tutaj się to zbagowało, bo jak nie miałem promocji, a do Turcji jeździłem, to normalnie autostrady działały. Także tu widocznie promoc namieszał w tej Turcji. Nie mam oczywiście pretensji do twórców, bo robią fajny projekt i nadal jestem zwolennikiem, że jest super, ale
Jak widzicie, jest to bug i warto to mieć na uwadze. Nie wiem, czy oni są świadomi tego, czy zrobili to jakby celowo, żeby komuś, nie wiem, troszkę na tutaj utrudnienie zrobić, czy, nie, czy jakby wyszło to zupełnie nieświadomo, nieświadomie. Ale się pochmurzyło. Będzie padać. Nie ma co. A następnie zjedź w prawo. Będzie deszcz. Zjedź w prawo. Chmurzy się, będzie deszcz. Nie ma co. No i zobaczcie, tu na przykład okej, no jest ta 90, nie? Ale że tam 30. Jeszcze bym zrozumiał, gdyby nie wiem, 30 była tu wstawiona na zjeździe, ale nie na autostradzie, także no. Widzicie, jest błąd. O, 32 km, to my już prawie jesteśmy na miejscu. Ciekawe, jestem wręcz pewien, widzowie. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Jestem wręcz pewien. Co to tutaj? Ja mam w prawo zjechać. Zjedź w prawo. Halo, panie, puszczaj mnie pan, bo ja w prawo jadę. Panie, ja jadę w prawo. Dobra, już nie wywijam. To było przez przypadek, słuchajcie. To było przez przypadek. Już jestem grzeczny. Wiecie, że ja czasem muszę coś odwalić, bo nie byłbym sobą, nie? Jesteśmy na miejscu, moi drodzy. Ale krajobrazy. A tu już nie ma chmur nagle. Patrzcie, tu i nagle chmury zniknęły. A co to jakaś blokada na ulicy? Panie! Co pan tutaj kontrolujesz? No to już za 60 tu. Znaczy 30, przepraszam. Co oni w tej Turcji drogi rowerowe mają w mieście, czy co? Widzowie, oni tu drogę rowerową zrobili. Halo? Protestiren? Ja tu protestiren? 30 powstawiali w centrum, no to już jest trochę przegięcie, same ścieżki rowerowe. No to przecież, kurde, rowerem tą prędkość przekroczysz, no, jest, 70, okej. No wiem, że mnie zmęczenie dopada, ja już kończę trasę, chłopie. Tymi komunikatami to też byście się mogli ogarnąć, bo dają mi te komunikaty, jak ja już... Aha. Widzę, że... Błędy na rondzie. Błędy, widzowie, na rondzie. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Pytanie, czy my tu na dłużej nie utknęliśmy na tym rondzie, wiecie? Zobaczcie, już był prawie, witał się z gąską, a tu widzę, że oni coś odwalili i... Pierdziele, widzowie, mamy prawie koniec trasy. Słuchajcie, ja się nie będę tam... Ja się, widzowie, nie będę szczypał. Wyłączyłem ruch całkowicie, już jestem na miejscu tu. Trzymaj się prawej strony. Wiecie, jak coś się buguje, ja rozumiem, że są jakieś sytuacje, które na drodze mogłyby mieć miejsce. Zjedź z ronda. Ale jak się coś buguje, to ja nie lubię takich sytuacji. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Ten mi tu gałgan, słuchajcie, ziewa. Skręć w prawo. Także na pewno z Turcji będziemy następnym razem jakieś tam trasę robili. I tak jak mówię, drogi widzu, przypominam, się do skrętu w lewo. W ciągu najbliższych paru dni będzie odcinek, w którym będzie najdłuższa możliwa trasa. Tutaj wam mówiłem, możecie pisać w komentarzach te wasze propozycje do tej trasy. Chociaż skąd dokąd, jeśli chodzi o państwa, bo nie zawsze da radę oczywiście z miastami. Czy jakieś utrudnienia typu, nie wiem, żeby była to bardzo pilna dostawa, czyli tamta na czas, tak?
koniec trasy. Z tymi czerwonymi, no i tam kilka innych rzeczy. Dobra, ja oczywiście już nie... A widzicie, to parkowanie jest bez sensu, za te 40 expa to mi się tam nie chce. O, ale jest doskonale, widzowie, udało się doskonale. I 2600 expa zarobiliśmy, także ładnie, ładnie zarobiliśmy. A pieniądze? No tylko 129, tylko 129 tysięcy, ale moim zdaniem, czyli mniej niż dystans, ale według mnie jest to uczciwe. Ja sobie, słuchajcie, jeszcze zajrzę tu do kierowców, bo oni mi, jak widzicie, awansowali. Spróbujmy. Wiecie co, nie będę tego na razie zmieniał. Chyba, że ktoś... Nie, sami widzicie, no może tutaj... Aha, ma delikatny, dobrze, ma. To tutaj delikatny, żeby jeden chociaż wleciał. Jak widzicie, zobaczcie, jak ładnie. Tutaj też jeden delikatny. Bo to lepiej tak, wiecie, żeby było jakoś równomiernie. No to zobaczcie, tak wygląda. Tak wyglądają nasi... Nasi pracownicy, widzowie. Także w następnym odcinku myślę, że... O, tutaj niektórzy mają wyrobione... Niektórzy już tu, słuchajcie, mają wyrobione te... Muszę sobie spisać, którzy mają wyrobione i sprawdzić, czy to nie są te osoby, które właśnie dla nas ładnie zarabiają. Sprawdzę. Dobra. Dziękuję ci, drogi widzu, za oglądanie do samego końca. Gorąca prośba oczywiście już tradycyjnie. Zostaw proszę łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. A my się widzimy już w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć!